Radio Kącik. Bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. Czemuś biedny bądź głupi. Także kiedy pijak będzie mądry, pijak nigdy Przybyłowicz nie będzie mądry, bo on już tu poniósł, jakiś coś wyrwał wczoraj, że jako prezes dostał Marka Grechuty płyty kompaktowe w całości, poszedł to sprzedać na wódkę. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi,
tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Drodzy chorzy, członkowie apostolstwa chorych, drodzy bankowcy, radiosłuchacze, siostry i bracia. Jednym z elementów naszego życia jest lęk. Chyba nie ma człowieka, który by się czegoś lub kogoś nie obawiał. Czego się boimy? Utraty pieniędzy, pracy, prestiżu, przyjaźni, akceptacji innych. Boimy się niepomyślnej diagnozy lekarskiej. Niektórych paraliżuje lęk przed byciem sobą, innych przed podejmowaniem decyzji, jeszcze innych przed obdarzaniem zaufania. Są tacy, którzy boją się wyrażać swoją opinię. W doświadczeniu choroby i starości boimy się nieraz bardziej osamotnienia, braku relacji z najbliższymi niż może samego bólu fizycznego. Boimy się śmierci. Śmierci bał się Jezus. Do tej listy lęków każdy mógłby chyba coś dorzucić i opowiedzieć o swoim bogatym doświadczeniu życiowym. Nikt z nas nie jest superbohaterem. Im bardziej człowiek się boi, tym łatwiej szuka takich superbohaterów w wirtualnym świecie. Pragnie też może zapomnieć o tym, co nakręca w nim spiralę lęku. I pierwsza dobra nowina, która płynie z Bożego Słowa, stanowiąca lekarstwo na to przykre doświadczenie, jest taka. Jesteśmy stworzeni, każdy z nas, na Boży obraz i na Boże podobieństwo. Dlatego każdy z nas z wszelkimi formami niepokojów, depresji, które coraz częściej nas dopadają, jest przyjęty przez miłującego Boga. On zawsze nas podnosi. Przed Nim nie musimy odegrywać żadnych ról, nie musimy się wypierać, nie musimy wypierać tego, co rodzi lęk. On kocha każde swoje dziecko. Siostry i bracia, Jezus podejmuje w dzisiejszej Ewangelii ten temat. Aż trzykrotnie słyszymy w tym krótkim fragmencie Jego wezwanie: nie bójcie się. Słowa te zawarte są w Ewangelii świętego Mateusza, którą autor kieruje do chrześcijańskiej gminy pochodzenia judaistycznego. Przypominając słowa Chrystusa, Mateusz mówi im, by się nie bali odrzucenia i prześladowania ze strony Żydów. Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Przypominają się tutaj pierwsze słowa pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Życie pokazało, jak prorockie były i nadal są jego słowa źródłem pokoju na świecie, pokoju w ludzkich sercach. Nie jest braterstwo na płaszczyźnie czysto ludzkiej, ale Chrystus, Jego obecność. I my chcemy dzisiaj przyjść do Niego, jak kiedyś apostołowie, przybliżyć nasze serca do Jego Najświętszego i wsłuchać się w to, co chce nam powiedzieć, może nieraz bardzo zalękniętym. Podłożem lęku chrześcijan, do których pisał Mateusz, była obrona wiary oraz pytanie o sensowność i celowość tej obrony. W kontekście wcześniejszym, dzisiaj wysłuchanej Ewangelii, czytamy inne mocne słowa Chrystusa. Jeśli Pana domu
czyli Chrystusa, nazywali Belzebubem, o ileż bardziej nazwą tak jego domowników, czyli każdego z nas. Ten przybyłowicz, jeżeli Pana domu nazywa, znaczy nazywa, nie nazywa, nie szanuje, nie szanuje, nie wie co od kogo otrzymał. No Jezus, przywołując oszczerstwo chyba największe, jakie jego przeciwnicy mogli użyć przeciw niemu, pragnie uzbroić swoich uczniów w męstwo. Ono jest darem Ducha Świętego. Stąd winniśmy często prosić trzecią osobę Trójcy Świętej o ten dar. Chrystus uczy tego apostołów, wysyłając ich z misją ewangelizacyjną. Próbuje w odpowiedni sposób ukierunkować ich serca, wyprowadzić ich ze skoncentrowania się na sobie, wyprowadzić ze stałego zamartwiania się. Czyni to również dzisiaj wobec nas. Trójcy to nie było wtedy, nie było. Przypomina, iż wszystko kiedyś zostanie odsłonięte. Każda najdrobniejsza intencja, którą kieruje się człowiek. I oprócz trzykrotnego wezwania nie bójcie się, wypowiada także ich przeciwieństwo. Bójcie się. Bójta się, wujka. W pierwszej reakcji naszego serca może nas to dziwić. Bójać się, dziady katolickie, bójać się. Kogo mamy się bać? Także już, wiecie, nie przychodzi tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Ani sam, ani w towarzystwie. Aby dobrze zrozumieć te słowa, przeanalizujmy, jak Jezus rozumie lęk. Pokazuje dwa rodzaje lęku. Złe, niszczące wewnętrznie człowieka, i ten rodzaj należy odrzucić i przez pełne ufności i powierzenie się Bogu. Oraz a jak dobre. Nie jesteś prowadzące człowieka do refleksji. Jak wiesz, odwołajmy się tutaj do doświadczenia naszych spowiedzi świętych. Naturalną reakcją dobrze uformowanego sumienia po popełnieniu zła jest doświadczenie tak zwanych wyrzutów sumienia. One to oraz przede wszystkim miłość do Boga prowadzą do nawrócenia. Z ruskiego konsumału, że ją chcieli tam mordować, gwałcić. Bojaźń Bożą. Czego ona tam nie przeżyła, bo to wiecie Państwo, ktoś. Jezus dzisiaj się odwołuje. Rzymowi, nie do strachu przed Bogiem. No to trzeba tu obgadać. Konsekwencją stałego uporu człowieka w grzechu prawosławnej będziemy jest bronić. Zatracenie się w piekle. I właśnie dlatego mówię, że i tego właśnie piekłem to oni straszyli, dlatego że nie mogli zapanować nad pleczem, pytanie, nad całością, to więc trzeba było zastraszyć, zwłaszcza wtedy, kiedy ksiądz wchodzi się Bożą bojaźnią. Aby żyć w stałej jedności z Chrystusem, by Go nie obrażać. Do tego Jezus nawiąże podczas drogi krzyżowej, zwracając się do niewiast, by nie płakały nad Nim, ale nad sobą i nad swoimi dziećmi, które odeszły od Boga. Bo przez te odejścia ich zbawienie zostało zagrożone. Jezus uczy nas, by nie obawiać się tego, co odbiera nam zewnętrzną wolność, co może nawet zniszczyć nasze ciało. Mamy się bać utraty życia wiecznego, grzechu. Prawdziwa Boża bojaźń chroni nas przed niszczącym nas lękiem oraz uczy głębokiej dziecięcej ufności wobec Boga. Przeżywali to kiedyś męczennicy oddający życie za Chrystusa, święty Maksymilian, Maria Kolbe, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Życia im nie wolno szafować. Również do takiej ufności prowadzi nas, uczestników dzisiejszej liturgii, Chrystus. Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Zwłaszcza, gdy przychodzi czas choroby. Ja bym straszył ten ksiądz, na pewno. Chrystus, wstępując do naszego serca przez sakramenty, odbiera paraliżujący lęk o siebie, zapełnia samotność miłującą obecnością. Często także prowadzi do zdrowia także w sensie fizycznym. Ponad miesiąc temu zakończyła się pielgrzymka chorych i ich rodzin z archidiecezji katowickiej do Lourdes, w której uczestniczyło ponad 300 osób.
No i jak tam na budowie? Ja nie mam czasu. 40 godzin. Modliliśmy się, uczestniczyliśmy we mszach, słuchaliśmy konferencji. Uczyliśmy się wspólnie kościoła. Jako chorzy, lekarze, pielęgniarki i kapłani. W Lourdes przeżyliśmy kilkudniowe rekolekcje u stóp Matki Najświętszej. Dla wielu chorych i opiekunów decyzja, by pojechać do Lourdes, nie była łatwa. Wydaje się, iż w niektórych przypadkach wręcz heroiczna. W pielgrzymce uczestniczył m.in. chorujący na nowotwór 36-letni Łukasz. Z jego ani z ust jego ojca nie usłyszałem słów narzekania. Z pełnym powierzeniem się Jezusowi i Maryi uczestniczył w tej pielgrzymce. Kilka dni po powrocie do domu Bóg powołał go do wieczności. Przygotował się na to spotkanie u stóp małej panienki w grocie Masabielskim. Niewiele mówiąc, swoją cierpliwą postawą zaświadczył o Bogu. Jezus wzywa nas dzisiaj, aby bez lęku, otwarcie i niewybiórczo, na dachach, czyli wszędzie i o każdej porze naszego życia, choćby na krótko przed śmiercią, głosić Ewangelię. Będąc unieruchomieni w łóżku, zastanawiamy się, jak głosić Jezusa i Jego Ewangelię. Podobny dylemat przeżywała kiedy święta Teresa od Dzieciątka Jezus, jako karmelitanka, przebywając za klauzurą zakonną, odkryła powołanie w powołaniu. Miłość i cierpienie stały się środkami, poprzez które współpracowała z Jezusem w zbawianiu świata. Także po śmierci. 31 lat po jej odejściu do wieczności urodził się w Wietnamie późniejszy brat redemptorysta Marcel Van. Ukochał świętą Teresę, która wielokrotnie mu się ukazywała, tłumacząc jego misję ukrytą, ale jakże ważną. Ostatnie 4 lata spędził w komunistycznym obozie pracy i ofiarował swoje cierpienia nie tylko za Wietnam, ale także za wskazaniem świętej Teresy za Francję. Bracie i siostro, jeśli choroba pokrzyżowała tobie życiowe plany i przeżywasz trudne chwile, boisz się, ten czas nie jest bez sensu. Dzięki Chrystusowi, Jego miłości do ciebie i twojej miłości do Niego i do Kościoła w mocy Ducha Świętego, przez modlitwę i ofiarowane cierpienie w sposób ukryty, możesz wiele łask uprosić dla Kościoła, dla tych, którzy głoszą Ewangelię. Tak bardzo potrzeba dzisiaj takiego duchowego wsparcia. Tak to czyniła Teresa od Dzieciątka Jezus, sługa Boży Marcel Van czy wspomniany Łukasz. Na koniec pragnę zaprosić tych, którzy mogą przybyć 6 lipca we wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w patronalne święto apostolstwa chorych na Jasną Górę, na 52. ogólnopolską pielgrzymkę chorych, niepełnosprawnych oraz osłabionych przez wiek. Przed jasnogórskim wizerunkiem Czarnej Madonny w drugim roku nowenny, przed stuleciem apostolstwa chorych w świecie, będziemy wraz z delegatem Ojca Świętego Franciszka, księdzem prałatem Jean-Marie Mupendawatu, wypraszać potrzebne łaski. Trzeba się nauczyć mówić krótko i węzłowato. Amen. Krótko i nie trzeba nic gadać, tak jak ta Litka. Gada. Trzeba jej zablokować ten telefon i przestanie gadać, oczywiście. Ale to też nie byłaby żadna edukacja. Gada. Baba gada. Niech Państwo poczytają tę przypowieść z Ewangelii.
jaka ona jest interesująca i ciekawa. Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony. To jest wyznanie wiary, proszę Państwa. Ono było też zmieniane. Na początku było inne. Tam nie było, proszę Państwa, jedności pomiędzy Ojcem i Synem i jeszcze i Duchem Świętym. Te trzy osoby w wyznaniu wiary pierwszym były po prostu różne, inne, oddzielne. Tutaj mamy taką księgę, która w śmietniku praktycznie w Warszawie leży, chrześcijańskie pisma greckie. No, taka książka, proszę Państwa, wspaniała zresztą, prawda? A propos, może się pomieścić w takiej niebieskiej malutkiej, którą Państwu tutaj wielokrotnie pokazywałyśmy. Oto właśnie takiej książeczce. To się może wszystko pomieścić, prawda? Może się pomieścić. Może być w tym jednym. Także proszę Państwa, sobie poszukaj. Przypowieść, święty, przypowieść, alegorie, bogacz i głupi, brama owczarni, past na rolę, długi skreślone, skale, figowe bezpłodne, dwaj synowie wobec rozkazu ojca, faryzeusz i celnik, gospodarz czujny, król miłosierny. Wyznajemy wiarę w niego. Król wyruszający na wojnę, miłosierny Samarytanin, ojciec i ojciec rodziny i skrzynia, owca zgubiona, pasterz dobry, natrętny, nieprzyjaciel, przyjaciel natrętny, robotnicy winnicy, dobrze, rolnicy przewrotni, robotnicy winnicy, dobrze, to czyli, że tak, robotnicy winnicy, Mateusza, 20 rozdział od 1 do 16 wersety. Mamy to momentalnie, proszę Państwa, gdzie czytamy tak. 21 rozdział, werset 1. Gdy się przybliżyli do Jerozolimy, przyszli do Betfage na Górze Oliwnej. Wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im. No to czyli, że Jezus tutaj coś ciekawego mówi. Proszę słuchać. Jezus rzekł im. Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną. No, to wszystkiego nie będziemy czytać, ale dalej sobie. On usiadł na nich, ogromny tłum stał, słał swe paszcze na drodze. I gotowość wsparcia najbardziej potrzebujących. Co wyraźnie ksiądz mówi? Wyraźnie? Tak po łacinie, to kto rozumiał, albo to, co było napisane, to kto co rozumiał z tego? Co kto rozumiał? Samotne i ubogie. Niech na ich życiowej drodze nie zabraknie nigdy troskliwych opiekunów, którzy będą świadczyć wobec nich uczynki miłosierdzia. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich intencjach nadsyłanych do Sekretariatu Apostolstwa Chorych. Niech wszyscy, którzy z wiarą proszą Boga o pomoc w swoich potrzebach, cieszą się Jego obecnością i łaską. Ciebie prosimy. Módlmy się za bliskich nam zmarłych. Także widzicie Państwo, jak ta łacina nam tutaj przeszkadza. Całkowicie musimy to wyłączyć, bo ta łacina nam przeszkadza. Czyli działalność Jezusa w Jerozolimie. Uroczysty wjazd Jezusa. Poczytajmy sobie jeszcze raz przypowieści, proszę Państwa. Przypowieści na samym końcu Biblii. Przypowieści i alegorie, prawda? Czyli bogacz głupi, brama owczarni, chwast na roli, długi skreślone, dwaj synowie, faryzeusz celnik, gospodarz czujny, król wyruszający na wojnę, miłosierny i Samarytanin, ojciec rodziny i skrzynia, owca zgubiona, pasterz dobry, robotnicy w winnicy, sędzia i wdowa, słudzy czuwający, syn marnotrawny, proszę Państwa. Pasterz dobry, perła drogocenna, przyjaciel natrętny,
Także może poszukajmy Mateusza, 20 rozdział, wersety od 1 do 16. Ale pierwsza Ewangelia, Mateusz, 20 rozdział. Przypowieść o robotnikach winnicy. Albowiem Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny 3, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 6 i 9, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłacaj.